Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w Planet Crafter. Kurczę, ale wam powiem szczerze, że jak wracam sobie do tej gierki, żeby nagrywać kolejny odcinek, to aż mi się od razu morda śmieje. No nie wiem, ta gra ma coś takiego w sobie, że no jest świetna. Ona nie jest jakaś skomplikowana, nie jest jakaś trudna, ale no to wszystko jest tak zrobione, że po prostu aż chce się wracać do tej gierki. Zobaczcie, jak tutaj już mi jezioro trochę zalało. Tylko się zastanawiam, czy one jeszcze troszkę wyżej pójdzie, czy nie. Bo tutaj to raczej nie powinno zalać mnie, nie? Chyba. Nie, no nie powinno, bo przecież tam jest pustynia. To by przecież tu musiało zalać wszystko. Tu mi się wydaje, że przynajmniej no, tak było w Early Accessie, że tutaj mogliśmy spokojnie budować. No a propos tego jeziora, to też w komentarzach chciałem, żeby tam skupić się na glonach, bo będę później płakał, czy coś w tym stylu. Ale ja celowo jeszcze nie buduję tych glonów, dlatego że ja właśnie czekałem, aż ten poziom tego jeziora zrobi się taki, jaki powinien być. I wtedy po prostu na brzegu, czy może nawet na środku gdzieś, ale gdzieś będę po prostu już będę wiedział, gdzie dokładnie umiejscowić te glony, nie? I dlatego to jeszcze chwilę poczekamy, bo mam chyba 60% już do jezior. I czy jakoś tak. Inna rzecz, właśnie dużo też widziałem, ludzi pisało, żeby faktycznie nie robić jakoś na hopsiu szybko, żeby tutaj po prostu swoim tempem tak dalej, bo no, może później być chaotycznie, jak się zrobi wszystko, nagle poodkrywa wszystko. A tak to po kolei sobie będziemy, coś się odkryje, to coś zbudujemy, coś się ten, jak już będziemy ten, to dołożymy, pójdziemy pozwiedzać, czy coś w tym stylu. Inna rzecz, komentarz. I tutaj właśnie dla Karoliny wielkie brawa, bo w końcu można było się czegoś nauczyć. Jako chemik oczywiście tu pisała, co ciekawe. I podała tutaj definicję osmu. Z łacińskiego osmium, tak zwany. Czyli, że to jest pierwiastek chemiczny. No, co też tam chyba w tablicy Mendelejewa występuje OS. No, ale ja nigdy się nie uczyłem tablicy Mendelejewa. Ani nic tym podobnych rzeczy. To wierzę na słowo, że to jest pierwiastek. I co ciekawe, to nazwa pochodzi od greckiego słowa osme, oznaczająca zapach. I to mnie ciekawi, czy osm śmierdzi, znaczy pachnie, czy w coś w tym stylu. No wiadomo, te glony będę potrzebował tutaj przede wszystkim, nie? Ale to, pomalutku. Zaczynamy. Mili Państwo, mamy tutaj 62, no 63 już prawie. Tutaj, tylko że teraz bym chciał, tutaj sobie już zacząłem pomału to też robić. Z tej strony, o właśnie. A chciałbym tutaj dalej sobie postawić. Tylko się zastanawiam się jeszcze. Na pewno bym potrzebował dużo żelaza. Proszę bardzo. Bogato żelazo. I przede wszystkim tutaj. Tutaj chcę sobie zacząć. Z drugiej strony. Zastanawiam się, czy nie tutaj jakoś kapsułami. Tak, ja mam pewien pomysł. Zaraz zobaczycie, na czym on polega. Budowanko, wiecie, i te sprawy. Ale przerzucimy sobie to i tak chciałbym, no, trochę. Powiedzmy tyle. Dajcie mi Titan. Cyk. I Ense zrobił, powiedzmy, tu. A, ciekawe, czy ja tutaj zmieszczę przez tą skałę. Mam nadzieję, że tak. Ale generalnie chodzi mi... Zaraz wam powiem, co mi chodzi po głowie. O! I mamy takie coś jak biokopuła. Tylko nie mogę jej teraz postawić, bo nie mam surowców. Ale chciałbym ją postawić tutaj właśnie, nie?
Taką odchodzącą od... Aha, tylko że tutaj już... Aha. Aha. No najwyżej jak nie będę mógł tutaj, to się zrobi jeszcze jedno w tą stronę. Ale to znowu bym chciał oczywiście wszystko mieć ładnie, pięknie, elegancko z platformami. Dobra, tylko że teraz zróbmy sobie tą biokopułę. Tak, no, nasiono lirma potrzebujemy. Kobalty 2 tutaj mamy. Aluminium. 3 razy nadstop mamy tyle. No. Raz, dwa, trzy. 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 Zaraz będziemy mieli 3 nadstopy. Dobra, mamy to. I lirma. Dobra, pierwsze co? No tutaj widzę, że mi przeszkadza, nie? Tu już mogę. O. Chyba zabrakło nam prądu. Tak, jakoś przypuszczam. Nadstop. Dobra, moglibyśmy zrobić ten na ten. Ten duży generator już. Cyk. Ten wielgachny. Cyk. Dobra, to tak, teraz tak. Nadstop znowu. Kurczę, tego nadstopu to potrzebuję. Kurczę, kiedyś będziemy go wykopywać oczywiście. Trzy pręty uranowe. No, to jest dużo. To jest dużo. Dobra. Tu. Cyk. I wybuchowy proszek. A wybuchowy proszek to mogliśmy z... Dwa razy siarka i iryt. Raz, dwa. Nie, to nie jest iryt. Iryt był gdzieś tu. Cyk. Dobra. I możemy sobie wielgachną... Niski poziom nawodnienia? Nie jest ze mną ten numer, tylko że jeszcze chyba pić nie mogę z wody. Pamiętam, że chyba był jakiś taki filtr, który można było sobie żłopać wodę. A, tutaj nie ma wody. Tutaj nie ma wody. Woda, woda, to ochłoda. A, i tutaj widzicie, no i właśnie tutaj mi o to chodzi, żeby to było jakoś tak też ładnie zrobione. A, no proszę bardzo. Nie mogę teraz budować pod tym. Dobra, to jeszcze to rozbierz. I w pierwszej kolejności połóżmy te fundamenty w takim razie. Aha, tylko że ja nie mogę tutaj. Ajajajajaj. Dobra. No nie. Muszę jeszcze jedną becyk. No, to będzie dużo żelastwa oczywiście i schodzi mi. A to dlatego, że ja chcę od razu wszystko ładnie zrobić, no. Co mam na to poradzić, to? No? O, żelaza już nie mam. Ech. Krzem, krzem. Dobra, no to może w takim razie po prostu pójdziemy tutaj po żelastwo. Znaczy nie wiem, czy to będzie akurat żelastwo tylko. A, tylko że ja mam jeszcze w gaciach... Trochę jest żelastwa, no to powiedzmy, że sobie zgarniemy. Tak, nie wiem, to sobie polećmy tutaj kawałeczek. W ogóle nie ma żelaza. Aluminium. Żelazo to ja wszystkie po prostu ten, od razu brałem do kieszeni, jak tylko było. Iść w okolicy, nie? No i tutaj właśnie wchodzi już ten problem, który już ktoś mi na początku pisał, nie?
Żelazo oszczędzaj, nie buduj fundamentów. No a ja się nie słuchałem, głupi, nie? Kurczę, jakbyśmy a tam są jeszcze takie to koparki poziomu trzeciego. I do tych to fajnie by było sobie dotrzeć. Które no, nam dają surowiec, jaki chcemy. Ustawiamy sobie, jaki ma kopać surowiec. Jakbyśmy takie ustawili sobie żelazo pod chatą. Cyk. Piaski niespokojne. O, tu jest dużo żelaza w ogóle. Na razie jest dużo, a później będzie bieda. Jak pozbieram całe żelastwo, nie? Dobrze. Titan. O, tu jeszcze widzę. Co to? Titan. Dobra, lećmy lepiej szybko do chaty. Zaraz jeszcze powietrze mi się skończy, to wtedy będzie dopiero tragedia. W trzech aktach. Przytachnijmy się powietrzem. Ach, jakie świeże powietrze w bazie. Nie wiem, czy ja tutaj sobie na wszelki upadek. A tutaj może być jeszcze. To może przeszkadzać. Zróbmy sobie od razu. Co? Co by to nie można tutaj? A co tu przeszkadza? Nie, nic nie przeszkadza. Control. Co tu przeszkadza teraz? O. To czasami przeszkadza, a czasami wystarczy spojrzeć inaczej na ten problem. I się na przykład to robi od razu, nie? Nie, nie, nie tu. O, tu chciałem właśnie. Dokładnie, dokładnie. Oh yes. Dobra. Ej, a jakbym mógł tutaj zrobić sobie drzwi na przykład? O, o. Dzień dobry. Jak to w ogóle wygląda? Oh yes. Biolaboratorium? My takie coś mieliśmy kiedyś? Możliwe tworzenie bioprzepisów. Nie. Czekaj, nie kojarzę tego. Nasiona. A to mogę sobie coś włożyć? Nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, a tutaj byśmy mogli sobie też szyby powkładać po prostu. Tak, żeby to też ładnie wyglądało. Cyk. Cyk. Na razie tyle. Tak, tutaj też widziałem odpowiedź, żeby sobie po prostu po mniej więcej 5 z każdego rodzaju porobić. W sumie tak można. No i tak, żelazstwo. To tak mało tego mam. Amelinium. Magnes. Gdzie jest magnes? Tu. Cyk. Co my tu jeszcze mamy? Bo my mieliśmy tutaj chyba inne jeszcze rzeczy. Tu na przykład biokopuła poziomu drugiego, ale tutaj już widzę, potrzebne będą glony. Też nam się odkryło takie coś jak rozsiewacz kwiatów. Bo mamy już trawy i kwiatów teraz jeszcze, nie? No, to by było całkiem gites majonez. Jak to tam wygląda tu? Jak to z energią teraz w tym momencie? 800, tak, bo dużo, dużo strasznie. Aha, bo byśmy mogli też porozjapywać te panele słoneczne. Oho, czekaj, bo mi coś wypada z portek.
O, czekajcie, bo ja tutaj mam kobalt, to może byśmy faktycznie porobili sobie tutaj jeszcze więcej. O, szyb. Żeby to ładnie wyglądało tutaj, tak ładnie taki korytarz, nie? Cyk. No naprzeciwko byśmy mogli zrobić tą biokopułę innego tego, do poziomu drugiego. A co? Tak by fajnie tutaj pasować ją. No? To by nie był głupi pomysł. No dobrze, tylko że teraz dostałem pełno surowców z powrotem. Krzem. Trzy. Dwa, trzy. Z tego możemy zrobić nadstop. Na rzecz. Ja tutaj porozrzucałem trochę pantów. Cyk, dobra. Kobaltu mamy za dużo, to byśmy mogli po prostu porobić z niej, to tak, jeszcze jedno aluminium. Dwa razy żelazo. Titan. Titanu mamy dosyć mało. O krzemu. Krzem się i tak na pewno prędzej czy później przyda. Tfu, krzem. Nadstop, nie? Tyle. Żarełko może jakieś poproszę. Cyk. Wudzicu. Cyk. Dobra, jak wygląda teraz prąd? Jak zlikwidowałem te wiatraki? No tak słabo. Aby było pomyśleć sobie nad... Bo ja nie będę miał tyle tych chyba prętów uranowych. No nie, na pewno nie. Na pewno nie. Pytanie, czy ja... Mogę... Mamy OSM jeszcze? 8, oczywiście. Żeby nie było. Mamy. Ten irydowy. Bo się zastanawiam, czy ja mogę po prostu zbudować tam, gdzie kopię uran. I czy to będzie mi dawało ten uran. To zaraz się przekonamy też. Ameliniom. Co jeszcze potrzebne? Titan. Dobra, to weźmy się, wybierzmy. A weźmy sobie jakieś... O, jadłem. Chciałem to wziąć do kieszeni. Dobra, nieważne, na drogę. Chciałbym tu polecieć do uranu. Tam, gdzie wykupujemy uran. I zobaczę, czy... Pewnie wy już wiecie, niektórzy. Ale chciałbym zobaczyć, czy da się po prostu wykopywać tam uran tą koparką pierwszej potrzeby. Ja mam latarkę. Tylko tutaj tak dosyć jasno. Gdzieś pamiętam, jeszcze była też jakaś jaskinia, może tak jeszcze pamiętam z Early Accessu. Chyba tam. Może bym tam zobaczył, czy nie ma tam jakiegoś osmu. Albo czegoś podobnego. Albo chociażby uranu. To też było fajnie. Siu, siu. 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 O, a czemu tu... A, dobra, jest. Dobrze. A, tu mamy jeszcze jakieś surowce tak naprawdę. Dobra. Panie... Kochany. Niestety nie ma tak kolorowo. No dobra, to zostawimy już sobie tutaj. O, tutaj jeszcze coś zostało. No zostawimy sobie może już tą tutaj koparkę. Żeby ona tutaj już była.
na przyszłość. A my sobie tak, przytachnijmy się powietrzem. Zobaczyłbym jeszcze... Wiem, że tutaj też jakieś były te wyżej, ale to na razie tutaj dalej nie będę chodził. Ale zobaczyłbym tutaj jeszcze tylko po lewo. Bo tu, jak dobrze pamiętam, też były jakieś jaskinie. W razie czego dowrócimy sobie tą inną drogą trochę. Się może tutaj byśmy się przyjrzeli. Tutaj nie ma jakiejś złotej skrzyni. Ja tutaj dotarłem. Ja właśnie się pakowałem. A nie, tu można wyjść, dobra. Czy tu nie było jakiejś... O, właśnie, jest! Tylko, że tutaj widzę iryd, a irydu to my mamy sporo. O, tak. Tak. Tak, byczku. Ej, czemu nie mogę... A, dobra. Tak, byczku, poproszę. Też muszę pamiętać w razie co to, że tutaj jest iryd. I siara. Tarzecki. Jest jeszcze jakiś... Tutaj tu jest wyjście. Ale czy my byśmy chcieli od razu tak wychodzić? O tak, byczku. O tak, o tak. Cię podjarałem. Ale chyba to by było na razie tyle. Dobra, uciekamy, wiecie co, bo ja nie mam żadnego natleniacza. Ani nic takiego. Nie chciałbym się uduć. O, czekaj, tylko jeszcze. Jeszcze. One more ticket. I tego osmotu tutaj troszkę jeszcze zdobyłem. Tylko nie wiem, czy go... Znaczy... Właśnie, bo i tak, jeżeli coś zbuduję z osmu, chyba że to będzie jakiś przedmiot, a to też bym mógł wtedy tą niszczarką, nie? Ale i tak, jeżeli coś zbuduję z osmu, to mogę to przecież później zniszczyć, zdekonstruować i dostanę też z powrotem ten osm, nie? Tu nie było jakiejś też jaskini czasem? Takiej strasznie ukrytej. Teraz zastanawiam. Dobra. Dobra, tego osmu tu teraz trochę pozbierałem. OSM. I uranu to teraz tak trochę słabo. Znaczy możemy sobie wysyłać na przykład rakiety, które będą nam zrzucać uran z nieba. Tylko to takie, no takie tamten. Kurde, nie mam miejsca do nasiona. Nasiona będziemy do czegoś wykorzystywać, czy ja po prostu je... No można zasadzić, żeby były pola kolejne, ale to chyba nie ma sensu aż tak dużo. Jest ich dużo strasznie, tych nasion. Dobra, mamy to. 75% do jezior. Jak to tam wygląda? Ja już ustatkuję w końcu te jezioro? Czy mogę już tutaj? Czy jeszcze trochę poczekamy? Bo coś mi się wydaje, że jeszcze może troszkę się podnieść poziom tego jeziora. Ja bym jeszcze trochę poczekał. Tak, dzięki. Z drugiej strony, jakbym zniszczył to i to, ile to daje energii? 82 razy bym zniszczył, to bym miał... No, to bym mógł sobie zbudować... No. Zróbmy to. Tylko od razu może proszek wybuchowy sobie zrobię. Siarka, iryd. Bo opłaca się po prostu... rozebrać te mniejsze reaktory, żeby stworzyć większe. Żeby ten większy stworzyć, nie?
Brunt, siad. Tak jest. Ale nie bój się. Cyk. Mamy jeszcze dwa. Ale dwa to nam nic nie dadzą. Byśmy potrzebowali jeszcze jeden pręt uranowy. My chyba nie możemy stworzyć, nie? No właśnie. Bo i patrzcie, tu 80. 80, 80 to jest 160, no liczmy nawet 90, nie? Energii, jak wam daje, to daje to wam 270 energii za 3 pręty uranowe. A tutaj 3 pręty uranowe i macie 330, nie? Czyli tak, no plus minus 60, nawet więcej, około 70 energii więcej nawet. Dobra, ale mamy teraz trochę więcej energii. I to mi się podoba. To mi się podoba. Laboratorium chemiczne. Ale to biolaboratorium to ja zrobiłem chyba, nie? Tak, bo to jest... Dobra, to jest... To co odkryliśmy tutaj, to ja tu już zrobiłem. To mi się podoba. A chciałbym teraz stworzyć tą... Biokopułę. A, tego nie, nie stworzymy, bo tu potrzebuję pierw glony. To nie. Ten. Cofam. Cofam. Cofam to, co chciałem powiedzieć. Uważam. Szybnie. Cofam to, co chciałem powiedzieć. Ale jakbym chciał stworzyć rozsiewacz kwiatów, bo jednak nawóz, a nawóz, czy potrzebuje nawóz glonów, czy potrzebuje glonów, dobra. No to glony, no trzeba będzie w niedługim czasie zacząć produkować. A tymczasem borem lasem. I furasem. Ale to, nie, nieważne. Bryłka plastiku, bioplastika. Z czego ja mogę robić bioplastik? Z grzybni. Dobra, to ja bym musiał też... Ej, to ja muszę sobie posadzić więcej grzybni. Więcej grzybni. Żelazo, aluminium. No to takie rzeczy mamy. Tu jeszcze dwa. Dobra, nasiona. Grzybni mamy jeszcze dwa. Okej, okay, super. Cyk. Cyk. No to nawet bym tam jeszcze dołożył te bakłażanów. Na pewno bakłażanów, bo bakłażanów to ja będę potrzebował w ciul. Dyni. Nie wygląda na to, że też, ale widzę, że bakłażanów więcej, bo tutaj potrzeba dwa razy bakłażany. No glonów na pewno będę potrzebował w ciul. Jeszcze trochę. Cyk, 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 cyk. I cyk. Cyk. Cyk, cyk. Dobra. Alright. Stwórzmy może w końcu te... Ile tych glonów? Tych glonów to ja muszę postawić. Ile mam tam tych bryłek? 4. Dobra, to stwórzmy sobie 4 gloniaste. The equation. Raz, dwa, trzy, 4. I magnesy na lodówkę 4. Raz, dwa, trzy, 4. I postawmy. Znaczy, że już. Ale i tak ja chyba postawię tutaj te gloniaste. O, w ten sposób. A, butelka z wodą nie mam. Niemożliwe. Niech mi te glony
One będą tak koło siebie. One wpływają jakoś na siebie? Nie wiem, teoretycznie. Dobra, one i tak muszą wyrosnąć. Na pewno będę musiał w takim razie postawić szafkę na gloniaste. Jak to wygląda z tej perspektywy? Biomasa pomału leci. Kolektor wody. I widzę donice, to kwice. Nie mam jeszcze to zrobione, tego też nie mam. Może byśmy zrobili sobie też. Ale to bym wtedy chciał to zrobić. Wtedy drabin. Kurczę. Nie podoba mi się tylko jedno tutaj z tymi drabinami, ale dobra, to zrobimy sobie. Bo chodzi mi. Tutaj ten. 3. Kurde, tytanu też dużo idzie. A przede wszystkim, że potrzebuję też na. A na co jeszcze mamy tutaj? Bo chciałbym stworzyć. Zastanawiam. No, zablokowałem się gdzieś, dobra. Daj. Dobra. I było takie coś jak drabina. Kobalt potrzebuje. Kobaltu akurat mam sporo. To nie powinienem się martwić. Ale tu i tu powinna być drabina. Tu. W górę. W górę ręce. O, jest. I tu bym sobie przeniósł. Coś jest w środku, co? Chyba chciał mi niszczyć te. Czy my mamy w ogóle większe? Nie, nie mamy jeszcze większych tych. O. I tu u góry sobie położymy pokój. Położymy ten. Boilerownia. O. Boiler room. Ja bym sobie nawet pożył więcej. Tytan też tu potrzebny. Bo prętów irydowych to my mamy sporo. 2, 3. Powiedzmy, że sobie dorzucimy jeszcze 3 grzejniki. Krzem, tytan, aluminium. 1, 2, 3. Tytanu nie mam. Aluminium. 1, 2, 3. I krzem. 1, 2, 3. To jeszcze tu 3 grzejniki dorzucimy, żeby było ciepełko na zimę. O, 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 nie zmieszczę tu. A, zmieszczę. Cyk. Cyk. Dobra. Właśnie, bo ja jeszcze też nigdy nie sprawdziłem tej mapy. O, można oddalić, dobra. Super. To jest ten GPS drugi. Tu też widzę, że można przesuwać, a to też w ogóle w komentarzach, że tam ktoś powiedział, że a, bo tutaj można przesuwać tą mapę. Faktycznie, tego terenu wcześniej chyba nie było tutaj. Przynajmniej nie kojarzę. Nie, fajnie można przesuwać tutaj tą mapkę. Robię jak chcesz. Tu jest ten wrak. Tutaj żeśmy jeszcze nie dotarli. Tutaj jest, czyli widzę koniec mapki. Tu jest ten taki wodospad ala. To jest jakiś krater. Czekaj, 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 czekaj. Tu jakaś lawa tutaj jest? Nie pamiętam tego.
Tu jest jakiś wrak też tego chyba nie było, coś mi się kojarzy. Jest jakiś taki, tu jest czarny, to jeszcze pamiętam ten teren, to on jest chyba za tą jaskinią tutaj, gdzie przed chwilą byliśmy. Jest jakiś krąg. I tu są jakieś kamienie, tylko nie wiem, czy to nie będą jakieś jaskinie, do których można wejść tutaj? Może? Ja bym w ogóle poszedł sobie, tak zaciekawiło mnie tutaj, bo tutaj z daleka widziałem jakby takie... Coś się uśmiechało do mnie i świeciło. Ja bym sobie po prostu tam sprawdził, czy to nie jest czasem coś, co ja mogę sobie pod pachę zabrać. I być szczęśliwym człowiekiem, nie? Wodę sobie jeszcze na drogę weźmiemy. Wodę czy... A, dobra. W razie co, to sobie zbudujemy tą kapsułę mieszkalną, żeby się nie udusić. Bo jak tutaj leciałem do tego wraku, to tam się coś tak nieśmiało zza górki do mnie uśmiechało. Teraz tego nie widzę. Bo ciemno może, dlatego. I tam z takim dziwnym kolorem się do mnie uśmiechało. O, tam widzę coś jeszcze w góry. Już się wybrałem w nocy. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ale to podjedźmy pod górkę tutaj. I może ja coś tutaj będę widział, coś się do mnie będzie uśmiechało. Nie widzę. Kurde, byłem prawie pewny, że jakimś takim dziwnym kolorem coś tutaj się do mnie świeciło, ale... Powiem szczerze, że nie widzę teraz tutaj takiego czegoś. A tutaj widzę przynajmniej dużo tytanu, którego nie mamy. Ciekawe, bo tutaj widziałem, byłem prawie pewny. Chciałbym spojrzeć na map ten, na filmiki, które wcześniej robiłem. Że tutaj jakiś takim z dziwnym kolorem coś mi się świeciło. O. Jest skrzynka. Oho. Padłem gdzieś, dobra. Weźmy sobie jeszcze jakieś żelastwo, żeby w razie czego... Jakaś jaskinia. To jest lód, widzę. Okej. Okay. Titan. Żelastwo. A tutaj tak, no, są wszystkie surowce, ale... O, skrzynka. Już się zaraz nie będę mógł nic włożyć do kieszeni. A, tu są jakieś... Wygląda mi to na jakiś... system jaskiń tutaj. Ale kurczę, byłem prawie pewien, że coś się tutaj, jakoś taka skała taka świeciła na jakiś ładny kolor, ale teraz jej nie widzę. No nic. Tutaj po prostu przyjdziemy kiedyś jeszcze przeszukać, jak już będziemy też mogli więcej powietrza zacząć. O, skały mi się nagle pojawiły. Jak już może będziemy mogli więcej na powierzchni pochodzić, to będzie chyba lepszy pomysł. Znaczy ja dotrwam do... powinienem. Do... O, tu w ogóle widzę... sztencję. Dawaj uran. Dawaj... Kurde, czekaj. Tam jest. Niski poziom tlenu. Nie strasz, nie strasz.
No, coś tam pozbieraliśmy, jakieś nadstopy, jakieś tutaj prętirdowe, troszkę uranu. Home sweet home, Alabama. Nie, teraz nie widzę, nic się nie świeci, ale kurde, kiedyś się świeciło, jestem prawie pewien. Może miałem zwidy. Bo tak trochę liczyłem na to, że tam znajdę obsydian. Ale pewnie ten obsydian to jest gdzieś tak pochowany, żeby za szybko też go nie znaleźć. No trudno, cię mówi. Dzień dobry. No dobrze, to teraz tak. Cyk. Cyk. A, kobalt. W sumie. To już nie mogę więcej? A, krzemu nie mam. Znaczy, nie mam krzemu w plecaku, ale tak ogólnie to mam. Dobra. Szenga to tu. Estera. Nie, to nie jest. Nulma. I Iryd. Nie! Żelazo to tutaj poproszę. Cyk. Dużo tutaj mam tych prętów irydowych. Tytan. Uran. I nadstop, dobra. Jak to wygląda? 91%, bo w ogóle to chyba może uda się w końcu pozbierać tak jakieś już plony. Tych glonów chyba wypada więcej niż kiedyś. Wydaje mi się, że tutaj to trochę w cudzysłowie ulepszyli. Coś mi się wydaje, że tak dużo tych glonów to tak nie leciało. Moglibyśmy sobie na glony zrobić specjalną szafkę tutaj. Nawet bym chciał. Glony. Uj. Dobra, ale jak mamy glony, to możemy pomyśleć sobie nad tym. A, może byśmy sobie zrobili ten moduł do przypinania receptur. W tym momencie. Nabój metanowy jeszcze nie mamy. Zeolit, to też kojarzę, że to później się pojawiło. Ale do przypinania, czyli mikrochip też nie mamy. Osm. Aluminium, nadstop. Osm. Aluminium. Dwa razy kobalt. Coś jeszcze było chyba potrzeba. Magnes. Dobra. Teraz mogę podobno przypinać recepturki. Jak to się przypina? O! O, ale to takie malutkie. Dobra, ale to widzę i tak. Czyli teraz bym potrzebował tak. Parę na wóz. To. Aha, ja tylko mogę jedną przypiąć. Bo matko jedyna. Dobra, no to teraz tak. Dwa razy nawóz, czyli potrzebuję 6 glonów, 4 bakłażany, 2 siary. Nie, 4 bakłażany. 2, 3, 4. Glony. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra.
dwa razy nawóz. Dwa razy potrzebowałbym to. Trzeba dużo wody. Proszę się uspokoić. Proszę mnie tu nie walić. Dużo glonów teraz potrzebuję, tak? Może już też trochę wyrosło ich? Nie. A tak średnio. O! Pod wodą coś pierdyknęło. Sprawdźmy to. O, tytan. A że tytanu mam dosyć mało. Żelastwa też. No w sumie, żeby pozbierać tutaj, proszę bardzo, ile tutaj żelastwa. Danu. Jedyne co, to na pewno kobaltu mam dużo. A tu widzę, że się nie porobiło jeszcze tych glonów. Czyli już zaczynam płakać, nie? Że za mało. Jest. O, tu jest tytanu. Ja tu mi brakuje w skrzynkach tytanu, a tutaj proszę bardzo, tu mogę zbierać jak grzyby po deszczu meteorytów. Kobalt zbieram za to, w którym mam pełne szafki, nie? tak to jest. Cyk, dziabnij sobie wodę, dziabnij sobie jedzonko. Dobra. Magnes. No i proszę bardzo, mała tylko przebieżka po okolicy i od razu ilo tytanu. Potrzebuję dużo glonów, czy ja będę miał tyle glonów? Ej, a tutaj chyba i tak będę miał tyle glonów, dobra. Ja tu się martwiłem, że nie będę miał tutaj, ale widzę, że wódę tylko jeszcze potrzebuję. Dużo wody też trzeba będzie, ale to wody to mamy tutaj kolejny jakby etap. Gdzieś tu kolektor wody jeziornej. I to będzie nam dużo dostarczało już wody później, nie? Dobra, to jeszcze teraz potrzebuję raz to. I tak naprawdę już możemy to robić, bo teraz tylko potrzebuję nadstop i siarka. Uuuuis. Weźmy sobie żelastwo. Bo teraz tak. Mam drugą kopułę, to bym chciał tutaj stworzyć, tylko jak ona będzie wielka? Jak ona będzie wielka? Bardzo wielka. Bardzo wielka. Żelastwa mi nie starczy tyle. No, weźmy jeszcze raz tą kopułę. Ale to jest jeszcze misja na dzisiaj. Tworzyć tą kopułę. Tak, to będzie, szerokość będzie dobra. Z drugiej strony tu jeszcze jedną szerokość. I tutaj mniej więcej. Tutaj, okej. Okej. No, panie profesorze, let's go! O kurde. Potrzebuję dużo żelastwa. Dobra, idę pozbierać jeszcze żelastwo. Tylko w którą stronę teraz zbieranie żelastwa? Ostatnie szlify i chyba już powinna być odpowiednia wielkość fundamentów. Oczywiście tych fundamentów nie trzeba kłaść, ale ja chcę. To mi zabroni. O, cyk. Czy ja bym mógł na przykład też tutaj drzwi zrobić? Mogę. A kto mi zabroni? Aha. Okej. I tu robi kora.
Dobra, i będę ją później mógł zbierać, jak dobrze pamiętam. No dobrze, i fajnie wyszło. Zrobiliśmy to. Z tego, co widziałem, od dach mi przecieka w ogóle, widziałem, to jeziora mamy już na 100%. I teraz będzie mech. Mech, mech, mech. Mech, mech, mech. Czyli to jest ten maksymalny niby poziom jeziora. Znowu deszcz pada, kurczę. No. Plony to sobie oczywiście porozcykamy. Dobra, a w międzyczasie mi się też odblokował kolektor wody. Moglibyśmy go zrobić, ale to myślę, że już w następnym odcinku. Tymczasem, jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i do zobaczyska już niedługo. Czemu tu mi się nie robi ten mech, bo tutaj tak jakoś bieda. No, zapraszam już niedługo do kolejnego odcinka. Gdzie... Kurde, ale tak ciemno się zrobiło teraz. Deszcz leje. Gdzie ten mech? Mech, mech, mech. W ogóle wygląda... Dymalizator maszyn. O, jest coś nowego. Odgrzewacz. Tlenu byśmy musieli sobie więcej załatwić. Ale to już w następnym odcinku. Tymczasem... Do zobaczyska. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!